Siema, cześć, witajcie. Dzisiaj zaczynamy kolejny tydzień, tym razem vlog będzie z całego tygodnia, a nie z poszczególnych dni, więc zapraszam Was do oglądania, a ja się zbieram w trasę. Cześć, 20 listopada mamy. Poniedziałek. Tak wygląda mój świat. Zobaczymy, czy wycieraczki to ogarną. Dogadałem się, że jadę zdanie kontenera na 12.30. Jak finalnie się okazuje, to spojrzałem teraz na zlecenie. Jestem już mega zdziwiony. Mam w zleceniu Gdynię, a nie Gdańsk. Czyli na 12.30 raczej nie dojadę. Czyli poniedziałek i standardowo już spóźniony. W każdym razie, lecę teraz do sklepu. Mamy 7.52, to muszę szybkie zakupy zrobić. Wziąłem też ze sobą klej na gorąco. Będziemy robić ulepa jakiegoś, pokażę Wam. No i co? I cały tydzień przed nami. Zapraszam. Mam dla Was dzisiaj dwie ciekawe rzeczy, które będziemy przez ten tydzień testować. Pierwsza sprawa, to zrobiłem zakupy takie troszeczkę, bio bym ich nie nazwał, ale takie mniej kaloryczne. Będę starał się, bo nie mówię, że mi się uda, bo jestem straszny łakomczuch, ale będę starał się dbać o moją dietę, pilnować to, czego jem. Druga sprawa to taka, że teraz jak przyjechałem w sobotę z trasy, wysokie spalanie miałem, niecałe 3,5 litra, ale nie ukrywam, że w zeszłym tygodniu tylko non-stop ciężko miałem, cały czas 24, 26, 28 z kontenerem, żeby nie było. Ja 12 ton ważę na pusto, teraz mam nową ramę i niską kabinę. Ciągnąłem ciężko, więc to się wszystko zdążyło namęczyć, ale w tym tygodniu stwierdziłem, że będę starał się trochę bardziej tą skanię głaskać, zobaczymy, czy to coś zmieni. Czyli mam już dwie rzeczy. I trzecia sprawa, którą chciałem zrobić, wziąłem sobie pistolet z klejem na gorąco i zrobię taki jakby projekt do stworzenia własnej półki. Być może z tego fajna półka wyjdzie do tego modelu skani. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jak byłem na Radomsku, byłem gdzieś tam jeszcze, byłem na Porcie 2000, to wszędzie półki, które mieli, to albo w ogóle nie pasowały, albo były za wysokie. Mimo że prosiłem o niską, to dostawałem wysoką, czyli taką, która była nad deską, a ja potrzebuję bardzo małej, takiej, która będzie dość nisko. Chodzi tylko, żeby kawałek płaskiej powierzchni był, żeby można było ułożyć dokumenty albo ewentualnie laptopa, żeby on miał gdzie leżeć, jak sobie na przykład chcę film obejrzeć, zjeść kolację i pójść spać, to żeby miał gdzie postawić ten laptop na środku, nie na tej półeczce rozkładanej, która jest w skanie po boku. Tak więc zostańcie ze mną i cieszcie się razem ze mną, bo ja się tak lubię bawić po prostu. Takie homemade'y to jest moja pasja życiowa, nie? Samochód obeszchnięty, wszystko się zgadza, jedziemy. Wyjadę na drogę i zaraz Wam coś opowiem. Ja w tym momencie lecę na Gdynię. Tak jak wspomniałem, pomyliłem się trochę z tym przekalkulowywaniem. Wyszło na to, że jedziemy na Gdynię, no ale okej, no Gdynia to Gdynia. To Gdynia Gdańsk dla mnie to jest ten sam kierunek, więc może to się nie będziemy sprężać. Z takich bardziej ciekawych informacji dla Was, co to będzie się wydarzało, czyli tak, z guzikami, jak to wyglądało? U mnie kierownica ma chyba wszystkie guziki, nie wiem, czy to może być więcej, ma wszystkie, czyli po lewej stronie mam tempomat, po prawej stronie mam tempomat aktywny, czyli ten dystans, ustalam sobie, ile ma tam być tego odstępu pomiędzy autem, które jedzie przede mną, i po prawej stronie na dole mam retarder, ustawienie autoretardera. Po lewej stronie w oryginale jest ustawianie radia, czyli SCR, pogłaśnianie, przyciśnianie lewa, prawa. Po prawej stronie natomiast mamy ustawienia komputera. Ja nie miałem sterowania właściwie we wszystkich guzikach oprócz radia, bo radio było widocznie najmniej używane. W tempomacie działał tylko jeden guzik i rozebrałem to, chyba nawet na live'ie. Rozebrałem sobie te guziki i zrobiłem tak. Najpierw sprawdzałem, czy płytki chodzą, czyli zrobiłem połączenia. Na każdym z guzików sprawdzałem, czy komputer na to reaguje. Wyszło na to, że wszystkie guziki reagują, oprócz tego z prawej strony. Czyli te guziki na dole, co są, to je po prostu, tam gdzie było brudno, to przemyłem spirytusem, tam gdzie trzeba było, to dorobiłem płytki, te zwarciowe. Jeżeli chodzi o te guziki, co są z prawej strony, to wypiąłem kostkę i ta kostka z prawej strony pasuje również do tej kostki, która jest z lewej strony, od radia. Czyli całkowicie wypiąłem kostkę od radia, wypiąłem natomiast kostkę, tą, która jest z prawej strony, w lewą stronę. Jedyny minus jest taki, że ta kostka działa do góry nogami, czyli jeżeli chcę dać do góry, to muszę kliknąć w dół, jeżeli chcę dać w prawą, to muszę kliknąć w lewą. Trzeba po prostu świadomie używać tych guzików, myśląc nad tym. Nie jest to dobre rozwiązanie, no wiadomo, że nie o to chodzi, żeby tam się siedzieć głowić nad tymi guzikami, ale tak doraźnie, tak to zrobiliśmy. I teraz tak, szef zamówił już mi guziki z prawej strony. W tym tygodniu, w tym materiale, prawdopodobnie będziecie razem ze mną naprawiać tą guzikologię, więc pokażę Wam od podstaw, jak to wygląda w środku. Druga rzecz, którą też robiłem ostatnio i też ciekawie wygląda, to deska. Już pewno się chwaliłem tą deską, ale pokażę Wam ją jeszcze raz. Zmieniłem sobie panele, bo miałem po prawej stronie monitor od kamerki zamiast lusterka, które już kilka razy mówiłem.
która mnie strasznie wpienia. Ta kamerka nie działa, jest zaparowana, więc tak jest bezużyteczna. I ja w miejscu tego monitora po prostu stwierdziłem, że przyczepię tablet z nawigacją, z janosikiem. To już właściwie przerobiłem, pochowałem te wszystkie kable. Co fajnego w tym wszystkim jest, to jest to, że ja mam teraz pod ręką, bliziutko na desce, nawigację, możliwość sterowania i to wszystko bardzo fajnie chodzi. A propos mojego jedzenia, bo ja jestem łakomczuch i chciałem wam chwilę o tym porozmawiać, powiedzieć. Ja lubię podjadać słodycze, lubię podjadać chipsy, takie rzeczy, ale staram się ograniczać te wszystkie moje dziwne zapędy, więc teraz przesiadłem się na rzeczy łatwiejsze. Kupiłem sobie 3 paczki rzodkiewek, na przykład. Kupiłem też sobie 2 paczki surimi, na przykład. Ja lubię surimi i to jest zawsze taka przekąska, która nie ma za dużo kalorii. Ogólnie najlepiej to się nauczyć nie podjadać między posiłkami, ale do tego też kiedyś dojdziemy. Także w tym momencie siedzę i konsumuję rzodkiewki. A ja uwielbiam rzodkiewki. Przyjechałem do Gdyni, dzwoniłem do spedytora i jak się okazuje, to mam poczekać, bo miałem na 12:30 niby, ale nie ma jeszcze pobrania, więc poczekaj Łukasz, poczekaj. Ja dobrze wiedziałem, że tak będzie. Co by było, jakbym był na 11? To samo. Idę film jakiś obejrzę. Poniedziałeczek. Idziemy teraz zdać kontener, potem pobrać najpierw na skaner, ale powolutku. Ja w związku, że jestem przyćwanym lisem, tak jak robiłem tutaj oczekiwanie na nic, marnowałem czas, to chociaż sobie kontener odbezpieczyłem. I co, zdamy i będzie elegancko. Tylko muszę jeszcze numerki podać. Ale to zostaniecie ze mną do samego końca, co? Przejechania przez skanery. Normalnie to bym szybko przejechał, nie byłoby tematu, ale jak mam odbezpieczony ten kontener, to lepiej troszkę wolniej. Jak robicie tak jak ja z kartą, że macie ją tutaj na podszybiu, to warto jest wyciągać dwie, jedno zostawiać na podszybiu. Bo moi drodzy, już kilka razy mi się pogubiły te karty, gdzieś tam wypadały, więc wolę wyciągnąć obydwie. Przejeżdżamy przez skanery. I mamy i zdanie, i pobranie. Dzień dobry, mam kartę. O, i mamy. Zdanie i pobranie. Dobra, jedziemy. Znowu ciężko. O matko, dobry słowo, części samochodowe. Lecimy. Na górę i do domu. Takie mam zaufanie do społeczeństwa, że nawet jak jest jednokierunkowa, to się oglądam w dwie strony. Takie mam zaufanie. Ona mamy też daleko w kilometrach, bo mamy aż 555 km od teraz. Słuchajcie, ja jak jeździłem kiedyś, dawno temu, ja jeździłem na Anglię, tak to się wyjeżdżało po prostu, nie? Było 9, to się jechało 9, było 10, to się jechało 10. No eksploatowało się to tacho dość dynamicznie. I ja w ten sposób właśnie jestem przyzwyczajony jeździć i tak lubię jeździć. I jak mam, tak jak tutaj w tej sytuacji teraz. No dzisiaj to akurat jest spoko, nie? Czasem bywa tak, że masz 7-8 godzin i ja czuję taki trochę niedosyt, że coś nie do końca ogarnąłeś, nie? Dziękuję bardzo, tak wygląda poniedziałek. Kręcamy teraz kierownicę, zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądał cały ten motor. Sprawdzamy, guziczek wygląda w ten sposób. Ten guzik w tym miejscu ma działać. Więc co, rozbieramy cały mechanizm. Tutaj dwie śrubki, zdejmujemy, podmieniamy i dajemy kabelki. Prosta sprawa. Rozkręcanko, chyba T25. Korku stoimy, to najwyższa pora, żeby umyć zęby po śniadaniu i kawie. Dojeżdżamy do firmy, tutaj Navi pokazuje jedna, Navi pokazuje druga. Kto mi powie o co chodzi z tymi skaniami, że ostatnie biegi to nie mogę ręcznie przebijać. Czasami mogę, czasami nie mogę. Jadę tam, widzę, że jest górka, jadę na 12, to nie mogę. I niezależnie od trybu, czy mam eko, czy nie mam eko. Jest Logicor 5, strasznie, bawi mnie to strasznie, że firmy nie potrafią ogarnąć, że ciężarówka troszkę inaczej jedzie jak osobówka, że nie podjedziesz sobie tak blisko, że ten ogon się ciągnie. Tu zrobią krawężnik, tu zrobią wysepkę, tu zrobią, kurczę, domofon nie w tym miejscu, co trzeba. Tu zrobią krawężnik, żeby, broń Boże, nie podjechać za blisko. Żenada po prostu, żenada.
pod rampę podjechałem, ale nie było tak łatwo, bo towar był na drzwiach. Podjechałem kawałek, wyciągnęli tam. Podjechałem do przodu, otworzyłem i cofnąłem do końca. Więc teraz czekam aż zdejmą. Myślę, że ze dwie godzinki się zejdzie. No zobaczymy, do komputera. No i dobra, moi drodzy, rozładowany. Palimy furę i lecimy teraz załadunek. Załadunek mamy jutro, 6 rano i odprawę celną. Przyjechałem na firmę za 15.04. Szukam sklepu. Okazało się, że jest problem z awizacją. Idę teraz do Biedry. Kupię sobie jakiegoś chipsa czy coś. A propos zdrowego odżywiania. Historia na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy jeszcze środek tygodnia. Moja praca kończy się o 20.50, bo ruszyłem o 5.50, więc limit jest dość krótki. Udało mi się dać kontener, pobrać kontener, zaszło się ze wszystkim około 2 godziny i lecę teraz sobie na parkinga. Do celu mam 5,5 godziny, więc stwierdziłem, że powiedzmy godzinę jazdy, jak wyjechałem z portu, stwierdziłem, że podlecę sobie czy na jedynkę i stanę gdzieś po prostu na autostradzie, żeby już 45 nie robić, bo i tak będę spóźniony. Więc jutro jak się uda, to odpalę auto i na 4,5 dojadę na firmy. Niestety jak minąłem pierwsze bramki, to parking był zastawiony cały. Stwierdziłem, że pojadę na następny, czyli mam od pierwszego do drugiego mam 33 km. Niestety, moi drodzy, wygląda to tak, że tacho pokazuje mi, że zostało mi 10 minut, bo mamy 20.40 i tak by było. Pracy na cały dzień. Do parkingu mam 25 km, więc z 2 minuty pewno przeciągnę. No i co? No opiszę to po prostu, no bo co innego zrobić? W każdym razie 15 minut to nie przegięcie, jak to się mówi. Mamy też dość silny wiatr czołowy, dlatego tak wszystko dmucha nam tutaj. No ale jakoś sobie radzimy. Dobra, gaszę światło i skupiam się na drodze. Czwartek mamy, trzeba się powoli zbierać. Kawę muszę zrobić, bo nocka jakaś mało spana była. Drukować trzeba zlecenie. I zbieramy się, no jest 15 minut, jeszcze pauzy do końca. Dziewiątkę zrobiłem tylko na tej jedynce nieszczęsnej. I lecimy, bo to nie ma na co czekać, nie? Do roboty. Dojeżdżam powoli do firmy, tak jak mówiłem, że będę na 10.30. Tu nawigacja pokazuje 10.04. Już oczywiście dzwonili do mnie, spedytor dzwonił i pan z tej firmy, właściciel, kiedy będę. Wczoraj zgłaszałem, że się spóźnię. Dzisiaj jest czwartek, także codziennie nagrywam. Wyjechane mam, będzie 4 godziny, jak dojadę na firmę. Zostanie mi maksymalnie 6 godzin. Ciężko mam znowu. W tym tygodniu nie miałem mniej jak 22 tony, nie? Cały czas opór. 24, 26. Znaczy ja mówię z kontenerem, nie? W sensie teraz mam 23 tony towaru. No i plus kontener, czyli tam jest 26 pod 27 ton, nie? To przy takich ciężkich ładunkach ta Scania ma ciężko się zebrać. Mam nadzieję, że szef jak najszybciej się ogarnie, żeby to przycipować, bo taki jest ogólnie plan, tylko że zobaczymy, z miesiąc pojeździmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No wygląda słabo, więc liczę, że się ogarnie jak najszybciej. To jedna rzecz. Druga rzecz, tak sobie pomyślałem, że może bym coś a la podcasty zaczął robić w ciężarówce. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. I jest jeszcze jeden taki fajny pomysł, to też dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym, żeby u mnie kiedyś pojawiały się takie odcinki dwa słowa max i rozmawiać z różnymi osobami, które będzie wskazywać, po prostu takie, wiecie, rozmowy telefoniczne i połączone to wszystko i żeby sobie poruszyć różne tematy związane z transportem. Myślę, że to jest fajna opcja, tylko trzeba się po prostu za to wziąć. Dobra, mamy zielone, lecimy dalej. Piątek, weekendu początek. Stoję dalej w Łodzi, no i załadowany jestem od wczoraj, właściwie od 18, 19 jakoś tak. Czekam na odprawę, jak był plan tak, jeżeli by mnie załadowali w czwartek, to będę leciał do portu. Będę znowu w normalnych godzinach w domu, nie? Więc też plus. Załadowany, odprawiony, robimy kawę, a jak się okazało, muszę jechać do portu, więc palę maszynę i zasuwam drogę. Becet. Na załadunek do becetu, znaczy na pobranie kontenera, potrzebny jest numer wizyty. Zresztą na zdanie też, ale na zdanie kontenera to mnie skanery szczytają i będzie w systemie, z tego co się orientuję. Natomiast na pobranie kontenera muszę wklepać tam jakiś numer, albo nawet lepiej numer kontenera. Wjeżdżam teraz na skanery, zanim się poodpinam. Mam list przewozowy, więc mam numer kontenera. Muszę po tym numerze biję i też będzie dobrze. Zostało 4 godziny 10 minut. Fajnie by było, jakbym z becetu do bazy dojechał już na strzała, czyli jakby to szybko poszło. Niestety wiem, że becet rządzi się swoimi prawami. Jest duża szansa na to, że ja po prostu wykręcę, no oby tylko 15 minut. No. Ale zdarza się tak, że i 45 się wykręci. No i się pięknie okazało. Zły numer, znaczy kontener, numer awizacji był dobry, ale kontener był niedobry. Jest czeski błąd, dwie literki pomieszane, a na pobranie nie mam jeszcze awizacji, więc no na razie czekamy, zobaczymy ile im się z tym zejdzie. Ej, ten transport to nie rozpieszczę. Na 40 jest na zegarach, do bazy jedzie się około 4 godzinki, więc
Ja się cieszę, bo lada moment będę miał zakończony tydzień i widzimy się w poniedziałek oczywiście. Druga równie ważna rzecz jest taka, że mamy lekko. Przez cały tydzień ciągałem opór tonarze. Teraz w końcu mam, znaczy lekko, no 11 ton, ale 11 ton to nie 23, nie? Zobaczcie, na początku tygodnia planowałem poświęcić ten tydzień na ekonomiczną jazdę. I co z tej ekonomicznej jazdy zostało? Tej całej ekonomicznej jazdy wyszło mi 32 litry na komputerze. Czyli na bazie będzie 33 litry. O, wysoko, wysoko. No nic, co zrobić, jak nic nie zrobić. Pchał tego nie będę. Dobra, ja gaszę światło, biorę się za robotę i widzimy się już za tydzień.